Cześć, z tej strony Gizdor.pl, witam was w kolejnym odcinku z Sześciennego Globu. Trzeci odcinek i tutaj naprawdę dużo mi się udało zbudować z moimi pomocniczkami. Oczywiście Wampireczka i Kokain, czyli Anusia. Anusia, dobrze pamiętam? Jak źle, to przepraszam. Pamiętacie, tutaj stał jeszcze klocek, już go nie ma, jest takie zrobione mniej więcej, można powiedzieć, zaokrąglenie. Ale nie jest to jakieś idealne, ale nie musi być to naprawdę idealne. I w sumie tak to się właśnie prezentuje. Ułożone skrzyneczki jeszcze tylko wiszą zwierzątka, bo w sumie nie mamy jeszcze tam podziemi zrobionych. Zaraz pokażę wam, tak naprawdę. No i tych surowców trochę jest, jak widać, dirt zapełnione, dwie skrzynki całe. Inne bloki oczywiście, kobla jest od dołu, tam aż tutaj te cztery skrzynki, można powiedzieć. Tyle, że tam niepełna jest w sumie, no ale przepalamy to wszystko na stone, co widać. I właśnie sobie w sumie to zrobimy, że wyjmiemy. Akurat może bije poziom. Piąty to będę miał na... jabłuszko, żeby dać podpis. O, może będzie. No, patrzcie, to jest niefart. No, nie starczyło mi. No i wrzucimy do skrzynki ze stołem. Nie dogodno się kolejną skrzynkę ze stołem zrobić. No i stołem właśnie będziemy sprzedawać. Ale też zostawimy na stone bricki, bo przydadzą nam się. Więc tak to wygląda. Jedzenie jakoś malutko jest, chociaż tutaj pomagają nam osoby, które mają VIP-a. Z jedzeniem nie ma problemu. Drewno też niewiele. To, co tutaj zebraliśmy, śmieci. Oczywiście jak zawsze jak najwięcej. I tutaj są śmieci ułożone tak naprawdę. Choć zainstaluję sobie modyfikację, która mi po prostu daje równa wszystko. Jakieś tam ory i takie w sumie dodatki, tutaj perły dostałem od kogoś. Wszystko mam pozapisane, zaraz wam pokażę tutaj. Choć na początku nie miałem zapisywanych osób, więc może rzeczywiście ktoś tam jeszcze dał inny, a nie jest na tej liście, ale już nie pamiętam, szczerze ciężko powiedzieć. Itemów troszeczkę, które dostałem na początku i teraz jeszcze niedawno też ktoś tam rzucał. I potek, które też te dostałem tutaj, bardzo zawdzięczam jednej osobie i zaraz o tych osobach też powiem tutaj. I tutaj są podpisy, które dostałem, oczywiście od Has12, który mi bardzo dużo pomógł. Trollu pozdrawia, ja również go pozdrawiam, też youtuber, więc jak chcecie, to znajdźcie sobie go. Z tego, co widziałem, 1600 widzów, 1600 coś widzów i nagrywa też tutaj serię, nawet bardzo ładne. I tutaj zgniły jaja od ząbeczka. I na razie jest tyle podpisów, nie ma więcej, tu są moje przygotowane podpisy. I tutaj jest donate, który przyniósł mi... jak się nie mylę, Has12 lub przyniósł mi Bobo chyba, nie, Bolo przyniósł mi 2-2, tak, Bolo mi przyniósł 2-2, był chyba na spawnie nawet, albo nie pamiętam, dobra, nieważne, bo już dużo osób pisze do mnie, bo tutaj dostałem rangę youtubera na serwerze, jest tyle też osób w tej chwili, a jest dużo, bo jest ogólnie 200, nie mieszczą się na liście. I nie wiem, czemu wyświetlam się Glizdor, nie ma ry, nie wiem czemu. No i tutaj mi Has12, Bolo22 pomógł, tutaj koleżanka pomogła mi, fanka, znaczy ja jestem jej fanem, znaczy nie, no moja fanka, znaczy nie, no dobrze, odwrotnie, kurde, nie wiem. No i tutaj kolejne dwie osoby. No myślę, że tych osób było tam więcej. Tutaj nie ma wpisane z pomocników, która pomagała mi tutaj budować jeszcze tych osób. Choć ja z Wampireczką mam tą działeczkę. To jest, jesteśmy tutaj razem na tej działeczce. I tutaj były jeszcze inne informacje, ale skasowałem je, bo w sumie tak naprawdę nic nie było zamieszczone na nich. Wszystkie gabloty z tymi temami to po prostu będą.
Tam w podziemiach tutaj. A może gdzieś tutaj będą wejścia takie, żeby tam sobie sprawdzić. No i taki można spaść na sam dół, a można sobie zejść więzienia, to tu tylko teraz zrobione. No i musimy to wyładować całe obsydianem. Już tak sobie zrobiliśmy, że... Znaczy tak zarządziłem, że trzeba to wyładować obsydianem, więc dużo tego obsydianu już skopaliśmy, ale dużo jeszcze musimy skopać. Więc tak jak widać, no jest tego jeszcze od groma tutaj do zrobienia. I patrzcie, i tam dalej, dalej. I sobie skoczyliśmy na sam dół. I tutaj już jest też trawa posadzona i budowana pierwsza z takich okrągłych komnat, można powiedzieć komnat, no tak nazwę to, ale taki gród, może jaskiń czy coś. I one tak naprawdę będą na różnych poziomach połączone. Czyli na przykład tutaj znowu zacznę jakieś tam, tylko troszeczkę wyżej. I ja mam takiego bardzo fajnego pomysłu, jeśli to rzeczywiście fajnie wypali, to będzie tak, że z samej góry będzie jakieś takie większe jeziorko, myślałem, ktoś tutaj biega sobie, będzie takie jeziorko i ono będzie sobie spływało wodospadami, tak mniej więcej tu gdzieś przy ścianach, po prostu w ścianie zbudowane, troszeczkę trawy, jakieś domki pobudowane, troszeczkę bardziej w ścianach, naprawdę mam tutaj fajny... fajny tutaj kontrast, żeby to zbudować. I tutaj troszeczkę widzów, znaczy osób pozdrawia YouTube'a co chwilę, bo wiedzą, że miałem nagrywać, znaczy ktoś tam pytał się akurat. A tutaj mamy troszeczkę wydobywania obsydianu. Akurat tutaj był obsydian cały, więc wydobyliśmy i tutaj też jest obsydian, więc stąd sobie wydobywamy. I tutaj tej lawy jest jeszcze od groma, jak widać. Od groma i ciut-ciut. Więc będziemy to wydobywać na pewno, bo w sumie po co budować obsydianiarkę, skoro ten można tutaj sobie przyjść i wydobywać. Aby nie było tutaj problemu z serwerem, jakieś tam lagi czy coś. Za przeproszeniem, no ale czasem też takie problemy tam bywają, gdyż ludzie tutaj mają różne mechanizmy. U mnie tego nie będzie, sortowanie żadnego takiego nie będzie. Tutaj ma być po prostu czysto, przejrzysto, ładnie, żeby każdy sobie mógł wejść tutaj i odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda. No i jak na razie tyle, no... Idzie pełną parą praca. W ciągu dnia wczorajszego wybudowaliśmy to wszystko. Dzisiaj raptem tutaj troszeczkę obsydianem dałem tych ścian. Trochę żałuję, że nie ma fajniejszych schodów, na przykład schodów właśnie z półpłytek z obsydianu, czy na przykład, nie wiem, z samego stołna, choć... No, nawet jest spoko, bo mogłem zrobić ze stołna tego takiego innego, tych półpłytek stołnowych, slab ogólnie, i nawet by to dużo lepiej pasowało niż z tym koblem, ale myślę, że fajnie to wygląda. Na minimapce wygląda to w ten sposób, taka gwiazda, można powiedzieć, i całkiem się to ładnie prezentuje, gdzieś tutaj działeczki dalej. Jak się uda, choć na razie nie mam tutaj jakby opcji na razie, ale nie wiem, pewnie jeszcze tutaj gdzieś powiększymy sobie te działeczki czy coś. Zobaczymy jeszcze tak naprawdę, jak to będzie. Myślę, że będzie ok. No i nic, trzeba się po prostu zabierać do pracy i dalej budować. Trzeba znaleźć w końcu miejsce na te zwierzątka, na te boksy w sumie dla zwierząt, choć jeszcze bym chciał owce znaleźć i je jakoś tam przetransportować. Ja tutaj mam pomysły, a tak naprawdę, jak je przetransportować. Pewnie gdzieś tutaj... A, i ten blok został. Kuboidę na razie w sumie. Bo tak naprawdę to bym musiał na samym dole go postawić. W sumie. Ale co tam, przecież może być widoczny. Przynajmniej wiadomo, że tutaj jest kuboid. Choć on nie sięga dokładnie tamtych czubków. No i drzewka są posadzone dookoła, ładnie to też wygląda. Jeszcze naprawdę z tymi skrzyniami, jak będziemy przenosić, no to pewnie większość posprzedajemy, bo później się te rzeczy i tak pozdobywa, jak będzie się gdzieś tam chodziło i kopało pewnie. A pewnie jeszcze trzeba będzie na pewno coś zbudować, bo to
taki malutkie, to no, to jest zbytnio małe. I wybaczcie, zmęczenie jakieś, a bo ja byłem na rowerku dzisiaj, a jest naprawdę gorąco i wiecie, w ogóle są te problemy z wodą, co dużo ludzi już ma w ogóle problemy. A najlepsze jest wszystko to, że mieszkam na Mazowszu i tak naprawdę u mnie ostatni deszcz, który padał, to może było z miesiąc temu, albo z 3 tygodnie temu maksymalnie. I wszystko co pada to albo na wybrzeżu, albo na Śląsku, ale na Mazowszu nic. Moją miejscowość to już naprawdę długo minęło i są... Na szczęście jesteśmy tutaj bardzo przygotowani z mojej w mojej miejscowości. Naprawdę z problemu z wodą raczej nie ma. No ale co z energią, to z energią, bo cały czas tutaj informują. Choć z tego co widziałem, nawet dzisiaj wykasowali z Google Maps Wisłę, a ja już nawet na Wiśle się kąpałem i dużo ludzi się kąpie, bo tak naprawdę tutaj mam taką rzeczkę, która jest w sumie, ale jest tyle ludzi tam i woda po kostki, że nawet tam to już nie ma sensu, to już lepiej po prostu jechać nad Wisłę, zanurzyć się nawet po te kolana, bo taka woda też jest nad Wisłą właśnie. Nie jest zbytnio czysta, ale tak naprawdę jest jaka jest właśnie. Później można się wrócić do domu, umyć, a jeszcze dzisiaj w ogóle jest noc spadających gwiazd, to tym bardziej znowu pojedziemy, bo dzisiaj znowu jest kolejny upał i naprawdę jest dzisiaj jeszcze cieplej niż ostatnie dwa dni były. Naprawdę jak się nagrywa dla was, to jest tak duchota, że się nie ma czym oddychać, a chce się ciągle pić praktycznie. Ja ciągle powtarzam to praktycznie. A byłem właśnie jeszcze na rowerku, nie wiem czy o tym powiedziałem. Byłem, no właśnie, powiedziałem wcześniej. No i wy pewnie też siedzicie w domu dużo, no bo gdzie to wychodzić w taki upał? Ja staram się też spędzać w domu. Choć, no ile można tak naprawdę w tym siedzieć w domu, też trzeba wyjść. No i... Mam tutaj jeszcze swoje itemsy. Bardzo mi się dobrze kopie obsydian. No i w sumie idę sobie i kopię tak naprawdę. Oczywiście mogę sobie skoczyć. Gorzej jakbym nie wcelował. I bym się zabił. No i sobie idę i kopię tak naprawdę. Bo to trochę jest czasochłonne, ale no to wiecie, no tak to jest. No i można kopać, jeśli tutaj w miarę ok jest z serwerem, nie ma problemu, tak jak teraz. Bardzo ładnie wypada obsydian jak na razie. O, dobra, jest, udało się. No i oczywiście tutaj zalepiam poszczególne, bo tak naprawdę już mi w sumie tam dalej, nie wiem czy sens jest, a znowu nie mam wiadra, zapomniałem, na górze mam nawet napełnione wiadra. No i... Muszę kobla troszeczkę zdobyć. Może wy napiszcie w komentarzach, jak spędzacie wakacje, bo naprawdę duchota jest. Pewnie wcale nie tylko u mnie, ale i u was też. Więc możecie pisać. Dobra. Tutaj sobie tylko przenieśmy, tak naprawdę, bo kurde nie lubię, nie wiem, niektórzy tutaj trzymają gdzieś na środku, niektórzy tu. Ja nie lubię tak szukać. A gdzie mam kobel? Kobel potrzebuję. I tak naprawdę trzeba też uważać, czy tutaj nikt nie chodzi. Wiadomo, może ktoś przyjść, cię zabić od tyłu. No szkoda by było stracić itemki. Wiadomo. Czy ja tutaj dostałem tak naprawdę, ale no wiecie, no ktoś się napracował, żeby je zdobyć. Więc wiecie jak to jest. I tutaj jedziemy z kolejnymi obsydianami. No dzisiaj akurat wampireczka nakopała ponad rano 2 staki. Więc ja tutaj wcześniej też kopałem. No ale ile też można siedzieć na samych i kopać obsydian. Chociaż kilofem tym mi się akurat bardzo dobrze wydobywa obsydian. Jak widać leci on nawet w miarę szybko. Nie ma jakiegoś problemu. I jedziemy kolejny.
Od razu tam biorę pod spód. Żeby jak blok się nie spalił. Chociaż jak się blisko stoi, to od razu wpada do ekwipunku. Nie ma problemu. O, i właśnie on się pojawił. Chodzi o to, że trzeba chwilę przestać wtedy i on się tak jakby wraca. O, już by się zapalił, ale nie, nie. Ja tutaj bloki potrzebuję. Potrzebuję bloki. Tam gdzieś zalepiam od razu. O, i można dalej jechać. No nie wiem, ile tutaj jeszcze tych bloków potrzebuje, Dudna, ale pewnie z 4 z 5 staków co najmniej obsydianu. Więc jakby ktoś chciał się pokusić na odstąpienie trochę. Jeśli by miał, oczywiście, no nie każdy pewnie buduje. Nie wiem, zaczynam się zastanawiać, że tak naprawdę ten domek, który tam buduje, tak naprawdę to wygląda jak, nie wiem, jakaś gildia z... Gildia może z hardcore'u, czy z jakiegoś serwera, ale... Tego projektu nigdzie nie widziałem, buduję go z głowy, tak naprawdę, tak sobie pomyślałem, żeby zbudować coś takiego, no i jest. Znaczy, no zejścia to zejścia, to swoją drogą, może gdzieś tam powstawały. Zejście, jak nie wiecie, jak budować zejście okrągłe, to mogę wam tutaj pokazać, czy coś, jakbyście chcieli. Naprawdę bardzo łatwo się buduje. Nie ma największego problemu z zejścia, można większe, można mniejsze zbudować. Trzeba sobie dobrze tam rozstawić bloki. Jak widzieliście, u mnie jest nawet całkiem niezłe to zejście. I myślę, że jeszcze się uda, to dzisiaj jest środa, to dzisiaj by się jeszcze film pojawił do wieczora. Choć zobaczymy. Jeśli się pojawi w czwartek, to znaczy, że nie zdołałem. Jeśli się pojawi w środę, to znaczy, że udało się. Bez żadnego problemu. Jeszcze tutaj wykopiemy kilka. W sumie dozbieram do 40. I pójdę tam do końca i... Nie wiem, przeliczę chyba po prostu dzisiaj, ile tam jeszcze naprawdę będę potrzebować tego, żeby nie kopać za dużo, bo też bez sensu. I z początku jeszcze myślałem, żeby zrobić w ogóle asteroidę lecącą, ale znaczy, no, w sumie, ale ten, no przecież kurde, to by bez sensu było, bo krater jest. Dobra, tam. I tutaj. Dobra. A jeszcze dwa sobie wykopiemy akurat tutaj. I jeszcze tam wykopiemy. Tutaj jak wykopię, to będzie lawa płynęła. Może ten się w końcu skopie. O, skopał się ładnie. Tu jest lawa, lawa. Dobra, to nie. Dobra, to wychodzimy stąd. O, jeszcze tutaj żelazo sobie weźmiemy, co by nie było. Żelazo też trzeba zbierać. Myślę, że jakieś pomieszczenia z żelaza pójdą, bo żelazo i na przykład złoto mi się bardzo podoba. I na przykład chciałbym wykorzystać, powiem wam, już teraz czuję, że się źle czuję. No bo czuję, że mi się gorąco po prostu momentalnie robi. Naprawdę ciężko się oddycha. Ale muszę iść po prostu po wodę i napić się czegoś znowu zimnego. I tutaj znowu jakieś osoby się chcą po prostu tepnąć, ale nie, nie, teraz nie. Jeszcze będziecie chcieli mnie tu zabić. Na filmie. To by nie było. Choć nie wiem, kto to chciał tak naprawdę. Ale to już poza materiałem. No i tak budujemy do dna, choć tutaj będą jeszcze pewnie ten, takie wejścia mniej więcej. Tylko nie dwa, tylko pewnie jakieś takie zaokrąglone mniej więcej czy coś. Zobaczymy. Tak naprawdę. I jedziemy tak sobie. Powoli, powoli. Ojej. Jeszcze mi tutaj wystarczy. I ostatni został. Dobra, tutaj walniemy dirt.
No i jak widać, no jeszcze sporo mi tu zostało. Nie wiem, czy będę liczył, czy też nie, zobaczę. Mniej więcej. No, jeszcze tak połowa tego, co już tutaj zrobiłem, no to jakieś jeszcze może w sumie ze 400, jak nie mniej. Tak przynajmniej mi się wydaje, że i to będzie wystarczająco już na pewno. I w sumie to tyle z tego mojego tutaj, z tej mojej takiej dziury. Napiszcie, czy wam się podoba. No i ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Widziałem, jest nowe subskrypcje z tego serwera, tutaj trochę osób. Bardzo mnie to cieszy. Są nowe osoby. Będą mogły zobaczyć, jak ja buduję. Będą mogły się też nauczyć. A ja też będę mógł ich odwiedzić później z czasem, żeby zobaczyć, jak oni się wybudowali. A więc do zobaczenia. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. No i zapraszam na kolejne materiały. Cześć, na razie, pa.